Podczas konferencji Impact Fintech mówił Pan o tym, jak zmienił się rynek płatności dzięki Fundacji Polska Bezgotówkowa. Proszę powiedzieć w takim razie, jak się zmienił rynek? Gdybyśmy mieli mało czasu, to bym powiedział, bardzo się zmienił. Natomiast oczywiście dobrze jest to poprzeć przede wszystkim liczbami. I w ciągu 2 lat działalności, za chwilę skończymy 2 lata działalności, byśmy zainstalowali w ogóle 50% tego, co było do momentu, kiedy wystartowaliśmy. Terminali płatniczych. Terminali płatniczych. Krótko mówiąc, gdy program startował w końcu 2017 roku, terminali było 600 tysięcy, w tej chwili dobijamy do 900 tysięcy. Podobnie, w podobnej proporcji zmieniło się tak zwane nasycenie terminalami. To jest bardzo ważna statystyka, jeśli chcemy się porównywać ze światem, z Europą. Mieliśmy 16 terminali na 1000 mieszkańców i byliśmy gdzieś tam 8-9 miejsce od końca. W tej chwili mamy 24. Znowu te 50% więcej niż 2 lata temu i zbliżyliśmy się do średniej europejskiej. Jeżeli chodzi jeszcze o inne takie elementy, już mniej, powiedziałbym, statystyczne, ale takie bardzo poglądowe, to weszliśmy w branże, które się do tej pory nie kojarzyły z płatnościami bezgotówkowymi, na przykład branża kosmetyczna, my to nazywamy sektor beauty. No pojawiliśmy się też na zieleniakach. To są po prostu w ogóle często takie duże zdziwienia. Oczywiście wtedy ja dostaję pretensje nie dlatego, znaczy nie pochwałę, że jest, tylko dlaczego w jednym mogę zapłacić, a w 3 następnych nie. I ja myślę, że ci 3 następni to jest właśnie następne nasze lata działalności. A czy Państwa działalność rozszerza się jak gdyby o nowe grupy, powiedziałbym, zawodowe? No, administracja publiczna, wiadomo, że w tym kierunku też Państwo idą, ale słyszałem, że także Kościół staje się w coraz większym stopniu Waszym klientem. No tak, Panie redaktorze, jakby Pan zdradził nasze plany na następne 2 lata. Bo mamy taką metaforę, w ogóle martwię się, bo inni od nas przejmują, mianowicie o tym, że gdy się zrywa owoce, to się najłatwiej zrywa te, które nisko wiszą, a potem jest coraz trudniej, trzeba iść wyżej, trzeba wymyślać różne metody, czy to będą drabiny, podnośniki, czy coś takiego. Myśmy te nisko zerwane owoce chyba już zerwali. No właśnie te liczby o tym świadczą. Natomiast właśnie wyższe to są po prostu właśnie obszary, które są albo mają własne reguły działania, albo po prostu w ogóle nie mają, powiedziałbym, jakby samodzielności podejmowania takich decyzji, albo po prostu w ogóle nikt jeszcze do nich nie podchodził. I tak mniej więcej to są takie 3 sektory, które Pan mówi. Ja zacznę od tego, nazwijmy takiego najbardziej specyficznego, to jest sektor tak zwanych usług domowych. Czyli to jest hydraulik, to jest stolarz, to jest murarz przy małych robotach, przy dużych już nie ma problemu. Natomiast oni po prostu w ogóle nie przypuszczali, że nawet można, częściowo też nie chcieli, a nie przypuszczali, że można przyjść z przenośnym terminalem, prawda, i na tym terminalu po prostu w ogóle dokonać takiej samej operacji jak gotówką. To jest bardzo trudny segment. Teraz następny segment, wspomniany sektor publiczny. Tutaj po prostu w ogóle część myśli po prostu, że oni im nie wolno, prawda? To jest w zasadzie, tak powiem, pewne kuriozum, ale to, tak powiem, już pokonujemy. Jest, powiedziałbym, problem w ogóle tak zwany budżetowy w sektorze, czyli rok będą mieli za darmo, oni część sektora budżetowego czy też publicznego od nas ma do końca programu naszego, czyli przez następne 2 lata, ale część na przykład tych zależnych od gmin, ta działalność gospodarcza gmin, na przykład szkoły, biblioteki i tak dalej, oni dostają tylko na rok. I mówią, nie dobrze, i po roku trzeba będzie płacić za ten terminal, a my tego nie mamy w budżecie, prawda? I to oznacza, no to wtedy odpowiedź jest prosta. Jeżeli to się w ciągu tego roku sprawdziło, krótko mówiąc, zarobiło albo niższymi kosztami obsługi gotówki, albo większymi obrotami, to sami podejmiecie decyzję. A jeśli się nie sprawdziło, zawsze można z tego zrezygnować. I bardzo specyficzny sektor, no to są właśnie parafie i kościoły. Oczywiście myślę głównie o kościele katolickim, ale inne kościoły też, czyli związki wyznaniowe. I tutaj po prostu w ogóle jest, już są dobre początki, natomiast zdecydowanie trzeba przyjąć po prostu inny sposób postępowania, łącznie z pewnymi, nazwijmy, korektami technologicznymi. Wszystkich ekscytuje hasło tacomat, prawda? Ale chcę powiedzieć, że myśmy z parafiami zaczęli w bardzo normalny sposób. To znaczy,
One mają swoje urzędy, czy mają swoje biura, biuro parafialne. Przyjmują pewne, no nie chcę powiedzieć zlecenia, ale darowizny po prostu w zakrystiach i tutaj jest po prostu, wystarcza bardzo normalny terminal. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwane tacomaty, czyli po prostu taka ta ofiara uznaniowa, ale w ogóle w takich, wiemy w jakich okolicznościach. Poszedłszy. No nie tylko, bo tam są na przykład zniczomaty tak zwane, czy świecomaty, prawda? To są, powiedziałbym, takie bardzo, to są prawie mikropłatności, które mają zdefiniowaną albo jedną, albo dwie, albo trzy płatności. To nie trzeba tam wpisywać tam, albo po prostu w ogóle się nie będzie nic wpisywać, no za świecę 5 zł dotknąć kartą, załatwione. Albo na przykład przy ofiarach na tace, no to tam będą dwie czy trzy wartości i czasami tam, gdzie już o tym się myśli, no bo trzeba by odpowiednie urządzenie wyprodukować, dużym problemem jest ustalenie, jakie to będą nominały. No dobrze, to w takim razie, jeżeli byśmy rozmawiali pod koniec przyszłego roku, to biorąc pod uwagę te wszystkie obszary, w które Państwo teraz wchodzą, ile nowych terminali się pojawi? Ten entuzjazm, który w tej chwili wyraźnie widać w moim wystąpieniu, on będzie prawdopodobnie utrzyma się. Natomiast my nie planujemy na przyszły rok takiego wielkiego wzrostu ilościowego, jak do tej pory. W poprzedniej części naszej rozmowy wyjaśniłem, że te nisko wiszące owoce zostały już zerwane. Chcemy mieć jeszcze, tak powiem, ponad 100 tysięcy instalacji, nawet 120, ale gdy porównamy, że tak powiem, w tym roku osiągniemy 150 tysięcy, to w takich klasycznych miarach, bo powiedzieli, spada, ale oczywiście po pierwsze dlatego, że jest nasycenie już znaczne, czyli krótko mówiąc, nie można bez końca instalować. Po drugie, oczywiście, że będziemy wchodzili jakby w nowe obszary. I moim zdaniem właśnie ten następny, czy dwa następne lata, to będzie jakby domykanie po prostu tego, co już żeśmy zrobili. Czyli my często nazywamy ekosystem płatniczy, ale myślimy o sobie. Czyli o tych, kto karty wydaje, kto karty rozlicza, kto karty autoryzuje, prawda? Natomiast my byśmy ten pojęcie ekosystemu chcieli rozszerzyć również na tych, którzy po prostu karty i przyjmują, i płacą. Czyli krótko mówiąc, w ogóle tam, gdzie dzisiaj mówimy, są białe plamy, prawda? Te białe plamy to jest tam albo jest za mało tego, albo w ogóle nie ma. Żeby te białe plamy wypełnić. I wtedy pojawia się po prostu efekt, który często nazywa się podręcznik efektem kaskady, czyli nie na tej zasadzie namawia się, zapłać, prawda, bo ci łatwiej i tak dalej, tylko odwrotnie. Ten kart już jest 42 miliony, ktoś, kto obojętnie gdzie przyjdzie, czy to będzie urząd, może nawet i parafia, a na pewno przyjdzie do sklepu czy do usług i powie, co wy nie akceptujecie kart, to ja idę gdzie indziej. I to będzie, tak powiem, ten idealna sytuacja, dlatego że po takich kilku, trzech, czy czterech, czy pięciu może reakcjach, taki punkt usługowy, czy taka inna instytucja przybiegnie od razu w ogóle do agenta rozliczeniowego, nas już może nie być, pewnie będziemy. I mówi, ja chcę mieć terminal. I to będzie ten idealny efekt z naszego punktu widzenia.